Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Lacha. I tak jest, opuszczamy Real Madryt, przechodzimy do PSG. Zobaczymy, jak będzie mi się tam grało. No na razie powiem wam, że no jestem bardzo ciekaw, chcę spróbować czegoś innego. To jest kariera, więc no, żeby była jak najbardziej urozmaicona, chcę to zrobić. Dlatego no pora dzisiaj na debiut. Debiut w PSG, tak już mówiłem, 84 na razie moja wartość ogólna. No i mam nadzieję, że po tym sezonie urośnie przynajmniej do 85. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zlatan Ibrahimowicz, do którego będę mógł asystować, na pewno jakoś no, napawa optymizmem też. Także zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Pierwszy mecz przeciwko Saint-Étienne. No i 10. minuta, akcja indywidualna przed polem karnym numer 33, strzał lewą nogą tuż obok słupka. I mamy bramkę, bramkę na 1-0, bramkę pierwszą w debiucie, ale fajnie, no zarąbiście po prostu strzelać w debiucie bramki, to jest coś niesamowitego. A tym razem słabszą, lewą nogą jeszcze. Także prowadzimy 1-0, 22. minuta, dobre podanie do Gradela. Gradel wychodzi w sytuacji sam na sam i tutaj postanowił zakręcić naszym obrońcą, bodajże to był Silva, podanie do Aubameyanga. I Aubameyang strzela bramkę na 1-1. Nie wiem, co on tu robi w ogóle, no wiecie, to są dziwne transfery. Grając już tyle sezonów, to już naprawdę składy się strasznie mieszają. Także 1-1, 58. minuta. Kolejna nasza akcja, tym razem strzał z dystansu i tuż nad, no naprawdę, nie nad bramką, ale miałem powiedzieć, w sumie znowu mi się pomieszało. Czasem się miesza po prostu, jak robię skróty. To tak wszystko się ogląda i wszystko tak się dzieje szybko, że trzeba no, idealnie wszystko mówić. Tutaj macie ostatni dzień okienka transferowego, jak widzicie. Także jak zwykle, jak znajdziecie jakieś ciekawe transfery, piszcie w komentarzach. Ja tego nie przeglądam. Tutaj sobie patrzę tylko z boku. 42 miliony dali za mnie, więc no już trochę kosztowałem. Jak na 22-latka chyba, bodajże coś takiego. 2016 rok mamy, więc no już trochę tych sezonów minęło. No i zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie w następnych meczach. Tym razem zobaczmy jeszcze sobie na tabelę. W tabeli PSG jest na miejscu szóstym, no i troszkę słabo. Ibrahimowicz dwie bramki i pora na Evian i mecz u siebie. Znów numer 33, nie zmieniam tego numeru, zostawiam taki, jaki jest. Skoro strzeliłem bramkę, to znaczy, że może jest szczęśliwy akurat w PSG. Więc no, zobaczymy. Traore w naszym składzie, to też mała taka ciekawostka. 56. minuta, podanie i patrzcie na to. Gameiro, to jest chyba bodajże zawodnik, który gra w Lyonie obecnie, strzelił bramkę Realowi Madryt wczoraj. I dzisiaj tak samo popisuje się piękną bramką, a ja zaliczam asystę. Ładne, ładne przerzucenie nad obroną i strzał z lewej nogi z voleja. Gameiro daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. 60. minuta i tym razem akcja gości. Tutaj niepotrzebny faul, rzut karny. No i niestety może dojść do wyrównania. Zobaczymy, jak spisze się nasz bramkarz. I na dwa tempa, tak jest, prawy róg, Berigaud chyba tak to się czyta, czy Berigo, może, będę miał problem, coś mi się wydaje w tej lidze z nazwiskami, no ale cóż. Tutaj już 83. minuta, akcja Lavezziego i bramkarz niestety obronił, nie doszło do wyjścia na prowadzenie, a tutaj 88. minuta i to powinien być gol, bodajże Traore się pomylił w 100% sytuacji, a tutaj mamy znów karny po raz drugi. Co robią nasi obrońcy w tym meczu? Nie potrafią normalnie, czuję się jak na wirtualnych klubach, tam też są często karne. I znów tym razem Sagbo strzela w prawy górny róg, podobnie jak kolega jego wcześniejszy, tylko zdecydowanie mocniej i pewniej. I mamy objęcie prowadzenia przez gości. Przegrywamy 1-2. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Przegrywamy to w dogrywce. To był mecz pucharowy. Odpadamy z pucharu niestety. Moja ocena 8-3. Dostałem jeszcze przyspieszenie, zwinność, potężny wrzut. Nie wiem, po co mi potrzebne. Wytrzymałość. Czy uda się upgrade'ować? Zaraz zobaczymy. Nie, dalej 84.
I pora na następne spotkanie. Tym razem gramy w reprezentacji Polski. Zobaczmy, to będzie dzisiaj ostatni z meczy, bo zawsze robię tak, że jeśli jest transfer jakiś albo coś w tym stylu, po prostu robię skróty z trzech spotkań, nie z czterech. Także pora na ostatnie spotkanie w dzisiejszym skrócie. Brazylia, Polska z opaską kapitana. Wybiegam na murawę. No i zobaczymy, jak wyjdzie nam to spotkanie. Szósta minuta, pierwsza okazja Brazylii. Zaczęli bardzo wysoko, bardzo zdecydowanie z pressingiem. Tutaj kolejna już w 17 minucie. Słupek, dobitka od poprzeczki. Piękna bramka Guilherme. Naprawdę, wow, to co to weszło, to no majstersztyk. Naprawdę świetne, świetne uderzenie. Zobaczmy to raz jeszcze w powtórce. A nie, jednak przewinąłem, ale jestem kiep. Dobra, jedziemy dalej. Kolejne akcje przed nami. 44 minuta już. Jedna z naszych pierwszych akcji. Tutaj wychodzę sam na sam praktycznie. Mogłem podciągnąć jeszcze troszkę, no ale cóż, niestety. Niestety nie wpadła piłka do siatki. 64 minuta. Podanie do... Pięknie, do Grosickiego. Mamy asystę, krótkie podania, o to chodzi. Drugi mecz, druga asysta. Ogólnie w tym skrócie zaliczyłem bramkę, dwie asysty już, więc w każdym spotkaniu gram dobrze. No i cieszy mnie to niezmiernie, bo tutaj ładne podanie. Grosicki wybiegł sam na sam, no i nie pomylił się na szczęście w tej sytuacji. I dochodzi do remisu. 67 minuta i patrzcie, co robi nasz bramkarz. What the fuck? Normalnie nic, tylko się za głowę złapałem. Oskar... Jemu przypisana jest ta bramka i to co się stało to naprawdę nic nie powiem, zobaczcie może sami, ok? Oskar wrzuca piłkę na napastnika, bramkarz, nawet nie zauważyłem kto stał w tym meczu na bramce, później muszę zobaczyć w skrótach, no ale jak można coś takiego zrobić, taki kuszczak. 80 minuta, dośrodkowanie w pole karne do Grosickiego i znów druga asysta w tym spotkaniu. Tak jest, asysta numer 2 i asyst i bramka numer 2 Grosickiego, więc dwie nasze bardzo dobre akcje, które skutkują bramkami i to mi się podoba. Pięknie, tutaj Grosicki zamknął na długim słupku, opuściłem boisko, za mnie wszedł Janota, no i pozostało mi kontrolowanie całego zespołu przez ostatnie 10 minut, co nie było taką łatwą sprawą. 83 minuta, tutaj błąd naszego obrońcy i Jaozinho strzela bramkę na 3-2 dla Brazylii, no niestety. Bramka stracona 5 minut przed końcem, ale 88 minuta dośrodkowanie z rzutu rożnego do piłki dochodzi Borysiuk, strzał lewą nogą, ale pięknie okienko. Mamy 3-3, no idealnie po prostu, idealnie to zmieścił Borysiuk. 3-3 z Brazylią, no to chyba każdy chciałby zobaczyć takie spotkanie. Bardzo ładne akcje, granie do końca, o to chodzi. Także to był ostatni mecz, to była ostatnia bramka w tym odcinku, ja się z wami żegnam. Zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie i piona.